Cześć kochani, witam Was gorąco w kolejnym odcinku Smakowitych Dań. Zapraszam dzisiaj na klasyczną zapiekankę z pieczarkami i żółtym serem. To sycąca przekąska w sam raz na śniadanie lub kolację, uwielbiana przez moje dzieci. Przygotowanie takiej zapiekanki trwa krótką chwilę i jest bardzo proste. Zapraszam do oglądania filmiku. Przygotowanie zapiekanek zaczynamy od posiekania na drobno obranej cebuli. Oczyszczone pieczarki kroimy w niewielką kostkę. Na patelnię z rozgrzanym masłem wrzucamy posiekaną cebulkę i delikatnie ją rumienimy, od czasu do czasu mieszając. Następnie dodajemy pokrojone pieczarki i całość smażymy do momentu, aż powstała woda z pieczarek odparuje. Pod koniec smażenia wszystko doprawiamy solą oraz czarnym pieprzem, mieszamy i zdejmujemy z ognia. Następnie do miski ścieramy na tarce o dużych oczkach żółty ser. Bagietkę przekrawamy w poprzek, a następnie wzdłuż, aż powstaną cztery połówki, po czym każdą część smarujemy masłem. Na bagietkach układamy podsmażone pieczarki z cebulką. A na wierzchu zapiekanek kładziemy starty żółty ser. Zapiekanki układamy w formie wyłożonej papierem do pieczenia i zapiekamy około 10 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza do momentu, aż ser się roztopi, a zapiekanki będą lekko zrumienione. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na bloga smakowitedania.blogspot.com.